Witajcie, mamy maj, więc nowy miesiąc i co w Star Warsach obecnie robię, ale na początku, bo mi tak łatwiej też będzie, zatrzymuję się na WebStore, dobrze Wam znanym, ponieważ można za darmo odebrać kalendarz, który jest tutaj i na 30 najbliższych dni, chociaż nie, nie bardzo jest co podejrzeć, tylko z opisu, że będą dodatkowe szardy, omegi, materiały, więc warto się zalogować, odebrać się. Film, w każdym razie, nie jest sponsorowany, ale oprócz tego, co tu chcę też wspomnieć, jeszcze zanim do Star Warsów ruszę, dam Wam link też do tej strony. 10 maja rusza nowa gra od Capital Games, nazywająca się Lord of the Rings Heroes of Middle Earth. Jest bardzo podobna do tego, co znamy ze Star Wars Galaxy of Heroes. Um, Tutaj macie informacje o minimalnych wymaganiach, jakie gra będzie mieć. No i w ogóle na tej stronie można sobie poczytać, czym, czym ta gra jest, czym będzie przede wszystkim. Ja nie będę w nią grał, od razu mówię, bo na razie siedzę przy Star Wars, chociaż jestem mocno zdemotywowany ostatnio. Nie wiem, czy nie kończyć gry, ale to tak mówię mocno na wyraz na razie. Na razie gry na pewno jeszcze nie skończę, ale ostatnio trochę je, 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 słabo. To wszystko wygląda. Przede wszystkim, że Gildia mi się rozpada. Muszę szukać sobie nowej. Ale nic, wracamy do Gwiezdnych Wojen. Y jeszcze, jeszcze w nie gram y i zobaczymy, co z tego będzie. A w każdym razie jak się gra i ładuje, bo byłem w App Store, no to ma, y mamy informację, że gra działa na y systemie iOS co najmniej 13 -tko. mi trzeba mieć iPhone'a co najmniej 6S. No, i Androida, ale nie działać będzie ta gra, niestety, albo, cóż, trudno, na e, telefonach Huawei, e, które to nie mają sklepu Play, mm, tylko mają ten app Galeria. Y, korporacja jest amerykańska, a w Stanach Zjednoczonych y, są sankcje na Huawei, -a, no i nie mogą chyba współpracować i nie mogą tam aplikacji wypuścić. Więc ktoś, kto ma te. Y, Ktoś, kto ma ee, no, telefon, e, właśnie Huawei, no to raczej nie pogra. E, natomiast jest tutaj też informacja, w jakich regionach będzie mo można pobrać grę i co my tutaj mamy. E, wszędzie, we wszystkich krajach, gdzie jest App Store, e, i nie będzie gdzie w Belgii, Iranie, Kubie, północnej Korei, Syrii. Eastern Ukraine, aha, czyli wschodniej Ukrainy, tam gdzie jest Donieck i Luh Luhansk, tam gdzie jest e, region, Krymia, region of Ukraine? Co to dokładnie znaczy, bo nie pamiętam. Mniej więcej wiem, ale odwrotnie. Region Krymski, aha, okej. Okay. I Rosja, I Rosja oraz Chiny, no w tych krajach nie można grać, no czyli w każdym razie w Polsce będzie można <grać>, grać, no i gra jest bardzo podobna do tego co mamy w Star Wars Galaxy of Heroes, kto chce to wiele youtuberów już miało dostęp i grało, ja nie zamierzam, bo nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, a jak myślę o wyjściu ze Star Wars Galaxy of Heroes to nie po to, żeby grać w Lord of the Rings, który jest tych samych producentów, ale w każdym razie... Najpierw zacznę od tego, co się udało zrobić w tym miesiącu, czyli trzecia siostra na relik 9, tak jak zapowiadałem, udało się odblokować i wrzuciłem jej wszystkie omikrony, wszystkie trzy. Na Grand Arenie na razie sobie radzi słabo, gorzej niż myślałem, więc niezbyt jestem zadowolony z niej. Także raczej relik 7 jej dać albo 8, nie wiem czy jest sens tej dziewiątki. Chyba tylko z tego względu, że jest w stanie pokonać Jabę, ale po co, po co mi trzecia siostra do dżaby, jak Apra robi to samo, tańszym kosztem. Więc nie wiem, ta trzecia siostra niezbyt mi się podoba powoli, coraz bardziej, coraz mniej mi się podoba w ten sposób. Admirała Tręcza odblokowałem, zrobiłem na Relic 7 i dałem 2 mikrony, nie dałem ten na basic, gdyż z tych wszystkich trzech ten na basicu jest. No, ostatnie kolejności, a na razie omikronów mam mało, a przede wszystkim ważny jest ten na, na liderce i ten na uniku. Dla niego, na mody, no to jak najwięcej protection i bardzo dużo speed. Takie ma mody, ten trench. A jak kogoś interesuje trzecia siostra, to widać mody health: eee, 135 tysięcy health, 269 speed. Takie na niej mody, jak najwięcej po prostu. Też Health i Speed i coś tam, żeby obrażeń miała. Podniosłem Darw Revana na relik 7. Planuję go zrobić na relik 8. Owączek, że. może. Tak smutno, cicho. Planuję go na relik 8, ponieważ nadchodzi kapital, który on będzie prowadził. No i ma to być kapital. Mocniejszy niż te, które wszystkie mamy w grze. Tak przynajmniej można wyczytać z tych zapowiedzi. Droideka podniosłem na relik 5, bo będzie potrzebna mi ta droideka przede wszystkim na terytory war. Ale wrzucam go, tego droida z trenczem w obronie w 3v3. No i prawdopodobnie będę zmuszony do wrzucenia tego mikronu do terytory wars dla droideki. B1 i B2 podciągnąłem na reliki 5 żeby po prostu lepsze krone działały e, ident wersja podciągnąłem i dałem jej omikron jak widać jest relik pierwszy na razie nie będzie niestety wyżej bo inne rzeczy są do zrobienia ale podciągnąłem pod to, że ten jej statek jest bardzo, bardzo mocny i bardzo się zaczął przydawać e, a wiadomo sama imperial troopersami coś się stanie zrobić, natomiast do e, samego conquestu e, zrobiłem mother talzin Hmm. Tusken Chieftain'a, Kala Kestisa, Tusken Warrior'a i e tą Siri Junte, po to, żeby móc zrobić spokojnie czerwoną skrzynkę e do właśnie Conquest'u, no i to mi się udało zrobić w miarę szybko. Sporo giru niestety poszło na to, ale, e ale przynajmniej ta czerwona jest i, i mam spokój i więcej na razie nie muszę tych postaci podnosić, chociaż jak będą, będzie to możliwe, to trzeba to będzie oczywiście zrobić. 000 podniosłem na gir 12. I co tutaj jeszcze? Ondo onak na no, gir 11 chyba już tutaj miałem. Podniosłem taskę szamana na gir 12, no myślą pod nowy raid, który powoli nadchodzi. Podciągnąłem Imperial Super Commando i Gera Saxona na gear 12 po, na ich statku, który jest też całkiem niezły i miałem akurat troszkę zasobów, to podniosłem ich Seed Assassin na gear 12 ze względu na e, je, jej statek, e, który to e, pewnie będzie bardzo m, przydatny jak już będzie nowy kapital i pewnie trzeba będzie przynajmniej relik 5 zrobić. Na razie podniosłem na gear 12 E, tak wstępnie. Marin zrobiłem na gir 11, no, też pod Conquest e, po nic więcej. No, bardzo dobra, m, bardzo dobry night, Team Night Sister się robi razem z tą Marin. To trzeba na pewno przyznać. E, natomiast na razie więcej nie podnoszę, no bo nie mam jak, e, gdyż nie ma gdzie jej, a shardów za bardzo dla mnie przynajmniej wspierać. Jeżeli chodzi o statki, no to podniosłem tutaj Defendera łącznie właśnie z Aiden Wersją. no gdyż ten statek z Reinforce jest no naprawdę dobry i warto, warto to zrobić. No i tak jak mówiłem, podniosłem Gara Saxona i Imperial Super Commando po to, żeby pociągnąć właśnie ten statek Gantlet na maksimum umiejętności, jaki się, jaki się da. I Fightera też podniosłem no, bo Seat Meta nadchodzi. No Seat fighter wreszcie będzie miał swoje łzy. Będzie gdzie go użyć, bo od samego początku był to jeden z najgorszych statków w grze teraz wreszcie będzie miał jakiś sens, a natomiast Conquest się zaczął. No i zbieram ten nowy statek dla Margusa 4 Class Interceptor. Na razie 20 szardów, no i dojdzie kolejne chyba 80 z czerwonej skrzynki, no i będę zbierał i przygotowuję się, czyli już przechodząc powiedzmy płynnie pod to, co, co będę teraz zamierzał robić, czyli Darf Revan'a podniosę na relik 8. E, pod to, żeby być gdzieś tam przygotowanym pod najnowszy kapital. Mm. I oprócz tego podciągnę e, Tuskenów pod Nowy raid, czyli Tusken Chieftain, Tusken Warrior, Tusken Shaman. E, no, i wszystkich w ogóle Tuskenów, przynajmniej na relik piąty. E, taki jest plan, po to, żeby właśnie e, e, nowy, w Nowym rajdzie coś po prostu robić. A ci taskanie będą zdecydowanie tam myślę, że najmocniejsi. Hat kartelów już trochę zrobionych mam, bo oni też są pod ten ride. coś z nimi na pewno zrobię. Zobaczymy, czy będzie trzeba dać ten Omikron dla Lei, który daje buffy pod raid właśnie. I zobaczymy, czy będzie on wymagany, czy też nie. I jak już tych taskenów podrobię, no to mam plan oszczędzić trochę relików i troszkę giru, po to, żeby właśnie być gotowym pod nowy kapital. A jak już będzie tak w miarę, że będę już tam w miarę coś gotowy, no zobaczymy, co będzie z nowym raidem. E czy będzie trzeba podnieść feniks i żawki, żeby tam po prostu lepszy wynik robić? Jeżeli tak, no to trzeba będzie po prostu zrobić. No i, no i tyle. A jak się uda przygotować pod nowy ride, no to wtedy plan jest taki, żeby mm, być gotowym pod nowy kapital. A jak będę gotowy pod nowy kapital, no to wreszcie ruszę po postaci dla dr. Apr. Wchodzę specjalnie w sklep, ponieważ jeszcze też jest tutaj darmowy, siedmiodniowy kalendarz w samej grze. Od razu go biorę i otworzę, sobie co tam jest. No nie ma tu nic specjalnego, tak szczerze. Dobrze, że są dwie Omegi i ten Cairo, to zawsze się coś przyda, więc warto odebrać. No i przede wszystkim odbierzcie ten kalendarz, który jest też w WebStore'ze. Web A po co mówiąc, jeszcze raz moje plany, czyli nowy kapital, czyli Darf Revan, Seed Assassin, Tascani, i zobaczymy co będzie z, no z nowym raidem i nie wiem czy się uda. Jak nie, no to w przyszłym miesiącu, ale może jeszcze w tym miesiącu uda zacząć robić postaci wreszcie pod dr. Aprę, ale czy się to uda? Zobaczymy. Eee, I tak, e, jeżeli macie jakieś pytania, co do Star Wars Galaxy of Heroes, można zadawać je w komentarzach, a w opisie do tego filmiku, no to dam wam link do tej strony z e, Lord of the Rings, nie jest to link sponsorowany jak coś, a możecie sobie tam poczytać. No i może link też dam do web -storu żebyście pamiętali odbierać te nagrody codzienne mm, oraz te nagrody oraz ten kalendarz darmowy, który tam jest. To tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Wars Sophie Heroes.